Szanowni Państwo, rozpoczynamy uroczystość inauguracji roku akademickiego 2015-2016 w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. Proszę wszystkich o powstanie. Proszę wprowadzić sztandar Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, pana profesora Zygmunta Zerona. Szanowni Państwo, mam zaszczyt powitać Was na inauguracji roku akademickiego 2015-2016 w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. W pierwszej kolejności witam pana prezydenta WSI Andrzeja Żyławskiego i panią prorektor Halinę Wojciechowską. Również witam pana profesora Bogdana Galwasa, który dzisiaj wygłosi wykład inauguracyjny. Witam wszystkich profesorów, wykładowców, a także pozostałych pracowników szkoły. Witam studentów naszej uczelni. Szczególnie serdecznie witam studentów pierwszego roku, którzy po złożeniu ślubowania staną się pełnoprawnymi członkami naszej społeczności. Serdecznie witam wszystkich gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Tutaj mam na myśli wszystkich nauczycieli i uczniów szkół średnich, którzy uczestniczyli w projekcie IT Szkoła. Witam wszystkich. Mamy za sobą 15 lat działalności. Rok akademicki, który rozpoczynamy, jest rokiem 16. Żartobliwie mogę powiedzieć, że jest to rok szczególny, rok jubileuszowy. Wszyscy informatycy to potwierdzą, że 16 jako potęga dwójki jest dla nich ważną liczbą. Przyjmując taki sposób liczenia jubileuszy, musimy skonstatować, że następny rok jubileuszowy rozpocznie się dopiero za 16 lat. Wtedy będziemy zaczynać 32 rok akademicki. Przez te 15 lat Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki opuściło kilka tysięcy absolwentów. Szkoła rozpoczęła działalność w roku 2000, a już w roku 2004 wypromowaliśmy pierwszych absolwentów studiów inżynierskich. Nasza uczelnię opuściło już ponad 2000 osób z dyplomami inżynierskimi. W semestrze letnim roku akademickiego 2008-2009 rozpoczęliśmy kształcenie na studiach magisterskich. Pierwszy absolwent studiów magisterskich opuścił Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki w roku 2011. Do dnia dzisiejszego wypromowaliśmy blisko 300 magistrów. Do tego należy dodać studia podyplomowe, które ukończyło prawie 800 absolwentów. Przez te wszystkie lata Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ciągle się rozwija. Z wielką determinacją staramy się dbać o wizerunek szkoły, zarówno przez dbałość o poziom nauczania,
jak i dbałość o poziom naukowy. Sprzyja temu znakomita kadra. Są to ludzie, którzy są najlepsi w tym, co robią. Jesteśmy w elitarnym gronie tylko kilku wydziałów informatyki, które w ostatnich latach od Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymały cząstkowe oceny wyróżniające. Przypomnę, że takie oceny otrzymaliśmy za zasoby kadrowe i za prowadzenie badań naukowych. Mamy znakomitych wykładowców, którzy poza tym, że są dobrymi fachowcami, to również wkładają serce w to, co robią. I stąd wiedzie prosta droga do dobrego poziomu kształcenia, a także do coraz lepszego poziomu naukowego. Jeszcze raz podkreślam, że te trzy aspekty, poziom nauczania, prowadzenie badań oraz kadra naukowa, są ze sobą powiązane. One na siebie wzajemnie bardzo silnie oddziaływują. Mówiąc o rozwoju uczelni, nie mogę nie wspomnieć o dalszych zamierzeniach. Mamy wystarczającą kadrę, aby nie rezygnować z akademickiego profilu kształcenia na rzecz profilu praktycznego. W najbliższej przyszłości zamierzamy rozpocząć starania o uzyskanie uprawnień doktorskich. Ufam, że tak jak do tej pory, również w tej sprawie osiągniemy zamierzony cel dla dobra całej naszej społeczności. Powoli zbliżam się do końca. Kończąc, chcę zwrócić uwagę na listy z życzeniami z okazji inauguracji roku akademickiego 2015-2016. Pierwszy list od pana prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy. Z tego listu pozwolę sobie zacytować życzenia dla studentów. Kształćcie się, zdobywajcie kwalifikacje do przyszłej pracy, ale studiujcie przede wszystkim dla siebie. Szukajcie w nauce tego, co was interesuje i zachęca do wysiłku. Uczcie się działać razem, pracować zespołowo, wspólnie wytyczać i osiągać cele. Życzę wam, by wiedza i dobre doświadczenia zdobyte w latach studenckich zaprocentowały w przyszłości i dla was, i dla Polski. Również minister nauki szkolnictwa wyższego, pani profesor Lena Kolarska-Bobińska, na moje ręce przesłała list skierowany do całej naszej społeczności. Pani minister życzy kadrze akademickiej, studentom oraz wszystkim pracownikom, aby nadchodzący rok był dobry dla szkolnictwa wyższego, a także życzy, aby Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki rozwijała się z korzyścią dla naukowców i studentów. Ja również składam państwu i ich bliskim życzenia wszelkiego dobra na ten rozpoczynający się rok akademicki. Studentom życzę, aby lata studiów w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki były dla was dobrym wspomnieniem na całe życie. Wszystkim, zarówno studentom, jak i osobom, które tutaj pracują, życzę, aby w murach naszej uczelni realizowali swoje marzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy pana prezydenta Andrzeja Żurawskiego. Zapraszam do wysłuchania wystąpienia. Witam państwa serdecznie. Przepraszam za tę chwilę opóźnienia. Ja się również przyłączam do wszystkich życzeń, które składał państwu pan rektor, skierowanych do wszystkich tu obecnych i również do tych, których z nami dzisiaj w dzisiejszym nie ma z różnych powodów. Już tu widzę, błąd zrobiłem, tak, na wstępie, na slajdzie. Niestety literówka jest, nie ma E. Tak, przepraszam za to, ale sam to wykryłem, zwracam uwagę jako pierwszy. Proszę państwa, ja postaram się co nieco zwizualizować te rzeczy, o których mówił pan rektor, i może dodać trochę takich smaczków. Pan rektor z racji swojej funkcji mówi bardzo górnolotnie. Ja trochę, myślę, pokażę kilka konkretów również, ale konkretnie, górnolotnie, ale konkretnie i rzeczowo oczywiście. Po pierwsze, proszę państwa, chciałem przywołać swoistą Biblię Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, którą jest misja i strategia
uczelni. I tutaj no, warto na to spojrzeć czasami, tutaj się zwracam do studentów, w szczególności pierwszego roku, że jak każda uczelnia, wszystkie pewnie mają to wpisane w swoje działania, staramy się uzyskać pewien wyraz, który jest wyrazem unikalnym. Czy nam się to udaje? Staramy się, powtarzam. Myślę, że w jakiś sposób jesteśmy na dobrej drodze, jeżeli chodzi rzeczywiście o wyróżnienie się spośród innych szkół. Trochę to przebiega sposobem naturalnym, ponieważ w sytuacji, kiedy mamy taką demografię, jak w tej chwili coraz, zdaje się, mamy mniej konkurentów na rynku. Z tego, co słyszę, no niestety demografia powoduje to, że część szkół będzie miała problemy z rekrutacją. Ale jeżeli już mówimy o tych szkołach, które są i funkcjonują, to tak jak Państwo widzicie, jest tu tych 8 punktów wypisanych i zacznę od pierwszego, a skończę na 8, nie będę wymieniał tych środkowych. Po pierwsze, jesteśmy jedyną uczelnią w tej chwili w Polsce, która prowadzi studia na poziomie studiów magisterskich wyłącznie na jednym kierunku. Jedyną uczelnią, proszę Państwa. Są uczelnie, chyba dwie w Polsce, które prowadzą, ale już nawet chyba w tej chwili nie ma w ogóle uczelni, które prowadzą jeden kierunek studiów. My to cały czas czynimy. No oczywiście można się zastanawiać, czy jest to słuszne, czy niesłuszne, ale tak jest po prostu. Jeżeli uzyskamy prawa doktoryzowania, co mam nadzieję nastąpi, to wówczas będziemy jedyną uczelnią z prawami doktoryzowania, która prowadzi studia wyłącznie na jednym kierunku w studiu. Ma to oczywiście swoje plusy, ma zapewne również minusy. Nie będę się w tej chwili w to specjalnie wgłębiał. Jeżeli chodzi o punkt 8, no to jest oddane, tak jak powiedziałem, tym zakończę, łacińskim określeniem meliora. I myślę, że to rzeczywiście jest motto, które nam przyświeca, żeby próbować jednak się poprawiać i udoskonalać cały czas, niezależnie od tego, co osiągnęliśmy. No, stan, myślę, nirwany jest rzeczą, która jest nie do osiągnięcia, w moim przynajmniej przekonaniu, chociaż do niego zmierzamy oczywiście i tak jak niektórzy mówią, samo usiłowanie osiągnięcia tego już stanowi nirwanę. Tu chciałem zwizualizować to, o czym pan rektor mówił. Pan rektor mówił o liczbach absolwentów. Jak Państwo coś widzą na tym ekranie, to tutaj jest blisko 3,5 tysiąca absolwentów wszystkich, którzy ukończyli uczelnie studiów inżynierskich, magisterskich i podyplomowych w ciągu tych 15 lat, z czego, tak jak pan rektor wspominał, jest ponad 2 tysiące absolwentów studiów inżynierskich i blisko 300 absolwentów studiów magisterskich, ponad 1000 absolwentów studiów podyplomowych. Śmiem twierdzić, że jest to jedna z większych społeczności informatyków, która w tej chwili funkcjonuje na rynku warszawskim, mazowieckim szerzej, ale również wielu naszych absolwentów w tej chwili już pracuje za granicą. Coraz więcej, czy to dobrze, czy źle, no tak, proszę Państwa, po prostu jest. Druga rzecz charakterystyczna, o której też pan rektor wspominał, mówił o jakości. Tu jeszcze raz chciałem zwrócić uwagę na fakt i przypomnieć, że jesteśmy w tej chwili, no już nie jest 10, bo akurat jest aktualizacja na stronach w tej chwili tabeli PKA, w której są oceny. Jesteśmy w tej chwili jedną z 13 uczelni w Polsce, które otrzymały oceny cząstkowe wyróżniające od Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jak pan rektor wspomniał, akurat w naszym wypadku za badania i za zasoby kadrowe. I chcę powiedzieć, że tak naprawdę jesteśmy jedną z dwóch, nie licząc tych uczelni, które mają oceny całkowite, końcowe, wyróżniające, jesteśmy jedną z dwóch uczelni czy wydziałów obok Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która ma oceny wyróżniające za zasoby i za badania naukowe. Oprócz tego Politechnika Warszawska jeszcze ma bodaj dwie cząstkowe wyróżniające, ale tylko te dwie uczelnie w tej chwili w Polsce mają cząstkowe oceny wyróżniające za kadrę i za badania. Myślę, że to jest ważne, sympatyczne i świadczy o tym, że rzeczywiście gdzieś tam jesteśmy również, zaczynamy być dostrzegani. Teraz o dwóch konkretnych bardziej sprawach, które myślę, że mogą być przedmiotem zainteresowania studentów wszystkich. Otóż tu się muszę pochwalić, chwalić się lubimy chyba wszyscy. W tym roku dosłownie, no tydzień temu chyba, IBM uruchomił, czy ogłosił uruchomienie pilotażowego programu, takiego światowego programu nowego w specjalnościach 4 Mobile Security Analytics i Big Data. Zostaliśmy wytypowani, nie wiem czy to właściwe słowo, wybrani jako jedna z 6 uczelni w Polsce, która będzie realizowała ten program. Tak jak powiedziałem, to jest na całą Europę Wschodnią, Środkową i w innych krajach poza Polską to nie będzie w tej chwili wdrażane. To jest pilotaż. Chcę powiedzieć, że oprócz nas
Te 5 pozostałych uczelni, tu sobie pozwolę wymienić, to jest Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Łódzka, Politechnika Gdańska, to były wszystkie uczelnie publiczne i 2 niepubliczne, nasza i Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie. Więc jesteśmy w gronie 6 uczelni, no i nie muszę Państwa przekonywać, że jak się domyślacie, jakieś powody kierują firmą IBM, to już nie z poziomu polskiego, tylko z poziomu światowego, że decydują o wyborze takich, a nie innych uczelni. Będzie to szansa dla studentów wszystkich lat w tej chwili, to ogłosimy niedługo, myślę, że w ciągu 2 tygodni, 100 osób będzie się mogło zakwalifikować na 4 ścieżki, czyli po 25 osób na każdą ścieżkę edukacyjną kończoną certyfikacją IBM-a. I muszę oczywiście mówić, że to jest wszystko bezpłatne, żeby była jasność sytuacji, jest to oferta dodatkowa. I druga rzecz, dzisiaj dostałem zdjęcia, ponieważ w przyszłym tygodniu przyjeżdżają do nas zaprzyjaźnieni profesorowie, pracownicy największego prywatnego uniwersytetu w Japonii i bodaj jednego z większych na świecie, Uniwersytetu Waseda. W tej chwili jesteśmy w trakcie finalizowania porozumienia z tą uczelnią, a od pewnego czasu wynikiem tego porozumienia, czy tej nawiązanej współpracy, stał się pierwszy w historii naszej wyjazd naszej absolwentki na studia magisterskie w Waseda University. I dzisiaj rano mi przysłali o zdjęcia Japończycy studentki. To jest pani Natalia Zysko. To jest ta, jak Państwo patrzycie z lewej strony, jakby była bardzo japońska. Napisałem do Japończyków, że wygląda jak Japonka całkiem, prawda? Natomiast na tym zdjęciu powyżej chyba nie ma wątpliwości, że to raczej tutaj jest mężczyzna, zresztą chyba Japończyk. Także to jakiś dzień herbaty zielonej chyba w Japonii był, w którym ona już uczestniczyła. No i tak jak mówię, jest to, tam ma studia oczywiście opłacone, ma zagwarantowaną pracę po studiach również w Japonii. No, krok na pewno był to dosyć trudny pewnie do podjęcia, zawsze jest to wyzwanie, natomiast w tej chwili już będzie szykowany następny absolwent studiów inżynierskich. Japończycy w tej chwili, jak przyjadą, będą z nim rozmawiać, już został wytypowany kolejny nasz absolwent. I jest to też jeden z chyba z nielicznych przypadków, o których ja przynajmniej słyszałem, że z uczelni tego typu inicjatywy się dzieją, że studenci są wysyłani, podkreślam, na bezpłatne studia magisterskie z gwarancją, potem pracy tam oczywiście ona ma utrzymanie i tak dalej, i tak dalej. Szczególnie dla miłośników Japonii to zapewne jest jakaś atrakcja, prawda? I chociaż nie jesteśmy w nazwie Szkołą Polsko-Japońską, to jak widać też się co nieco japonizujemy. Na koniec już przechodząc do tego i kończę też już, o czym będzie mówił tu pan profesor Bogdan Galwas za chwilę, trochę też wchodzę w tony bardziej ogólne. My ciągle tutaj się zastanawiamy, oprócz tego, że oczywiście uczymy Państwa informatyki, uczymy Państwa też trochę życia, trochę pewnie filozofii, trochę edukacji. I tutaj pozwoliłem sobie przytoczyć 2 sformułowania jednego pedagoga, Simona Paperta i starą myśl Henry'ego Forda. A wszystko to, kiedy toczy się dyskusja, jaka ma być edukacja, również edukacja informatyczna, co zapewne rozwinie pan profesor Bogdan Galwas za moment w wykładzie inauguracyjnym, no tu widzimy, że rzeczywiście pewnie tak jest, że gdybyśmy chcieli ten samochód wynaleźć, to tak jak tu Ford powiedział, nie trzeba się pytać ludzi, którzy, co z tego wynika, prawda, którzy jeżdżą pojazdami konnymi, bo zapewne oni by chcieli szybsze konie, tak? Czy tak jest faktycznie? Nie wiem, myślę, że pan profesor spróbuje rozstrzygnąć ten dylemat w swoim wystąpieniu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Proszę Państwa, przed nami uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku. Zapraszam następujące osoby. Pani Agnieszka Szajdycka, pani Aleksandra Krzanowska, zapraszam tutaj z lewej strony, mojej lewej, pan Patryk Pątek, pan Krystian Skłodowski i pan Adam Kiltak. Proszę wszystkich o powstanie. Proszę powtarzać za mną. Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy
i rozwoju własnej osobowości. Odnosić się z szacunkiem do władz szkoły i wszystkich członków jej społeczności. Szanować mienie szkoły, prawa i obyczaje akademickie oraz dbać o honor i godność studenta Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Zapraszam panią Agnieszkę Czech, przewodniczącą Samorządu Studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na inauguracji nowego roku akademickiego 2015-2016, gdyż właśnie dziś dołączyli się do grona studentów uczelni. Na początku chciałabym przedstawić, co zrobiliśmy w poprzednim roku akademickim, 2014-2015. Jako samorząd organizowaliśmy imprezy dla studentów, takie jak Oświęciny, Mikołajki oraz inne imprezy tematyczne. Pomagaliśmy zwierzętom w schroniskach, zbierając dla nich karmę, koce oraz inne przybory, które im są potrzebne. Między innymi byliśmy współorganizatorami konferencji IT Academic Day, która jak co roku cieszy się dużym sukcesem pośród studentów naszej uczelni oraz innych uczelni. Samorząd organizował również zajęcia dodatkowe, które prowadzili studenci naszej uczelni. Zajęcia te były m.in. z C-Sharpa, Visual Basic'a, HTML'a. Na prośbę studentów organizowaliśmy spotkanie z absolwentami naszej uczelni, którzy podzielili się z nami swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi tematu obrony pracy inżynierskiej. Dodam, że spotkanie nie zawierało tylko i wyłącznie suchych faktów, ale również osobiste spostrzeżenia i uczucia. Jeżeli będziecie potrzebowali pomocy w jakiejkolwiek sprawie i chcieli się zwrócić do mnie albo do reszty samorządu, to jesteśmy otwarci już oczywiście na wszystkie propozycje i inne sprawy. Bądź chcecie pomóc nam organizować imprezy, które planujemy w tym roku akademickim, to zapraszamy do dołączenia do nas. Działamy dla Was, byście się nie nudzili po zajęciach i w szkole. Mogę Wam zdradzić, że w tym roku nie będzie można się nudzić, gdyż planujemy dla Was wiele atrakcji, takich jak turniej CS-a albo ciekawe zajęcia naukowe. Jeszcze raz powiem, że możecie na nas liczyć i znajdziecie nas na Facebooku, również na dole w kąciku samorządu albo na korytarzu. Życzę Wam miłego roku akademickiego i dziękuję za uwagę. Proszę Państwa, przed nami kolejny punkt dzisiejszej uroczystości, podsumowanie, czy też uroczyste wręczenie nagród w rankingu IT Szkoła. Zapraszam panią Justynę Gołaszewską, kierującą tym projektem. Dzień dobry Państwu, jest kolejny punkt programu. Jesteśmy tutaj dosyć znaczącym punktem, tak myślę.
zaprosić, ale już sam się tu znalazł, więc żeby nie przedłużać, szybko przechodzimy do spraw. To już jest czwarta edycja rankingu. Tym, którzy tutaj się znaleźli jako w charakterze laureatów, no to nie muszę przybliżać, o czym mowa. A tak króciutko, w trzech słowach dla wszystkich pozostałych, którzy być może kiedyś gdzieś tam mieli do czynienia z IT szkołą, skoro tutaj się znaleźli jako nasi nowi studenci. Otóż ranking to podsumowanie całorocznej działalności wszystkich uczestników programu IT Szkoła, którego celem jest oczywiście rozwijanie kompetencji informatycznych. Ci, którzy tutaj się znaleźli w rankingu ogólnopolskim, 10 najlepszych szkół, i w rankingu wojewódzkim, czyli oczywiście 16 najlepszych szkół z każdego z województwa, no to jakby śmietanka tych naszych użytkowników, którzy najbardziej się angażują przez cały rok, a no, z końcem roku podsumowujemy różne działalności i dzięki temu tworzymy ranking i mamy przyjemność ich dzisiaj uhonorować. Czy pan prezydent chciałby coś dodać, czy możemy przejść do wręczania? Ja od razu chciałam uprzedzić, że będę dla każdego z państwa prosiła o kilka sekund dla fotoreportera, bo zeszłego roku mamy nieciekawe zdjęcia z slajdem na twarzy, więc już w tym roku, żeby tego uniknąć, zapraszam tutaj, na środek, po odbiór nagrody. No i w pierwszej kolejności zapraszam reprezentanta szkoły 3. Liceum Ogólnokształcącego z Lublina. Reprezentuje szkołę uczeń, pan Rafał Klot, który najbardziej przyczynił się do tego, że szkoła została laureatem i zdobyła główną nagrodę. Zapraszamy. Gratulujemy. Proszę przekazać. Prosimy o przekazanie gratulacji oczywiście pozostałym uczniom. Drugie miejsce w rankingu ogólnopolskim zajęło 9. Liceum Ogólnokształcące w Gdyni. I zapraszamy pana Wiesława Niemocińskiego, który jest koordynatorem programu w szkole. Laureatem 3. miejsca jest Zespół Szkół Agrotechnicznych w Robczycach. Zapraszamy panów Macieja Matusika i Łukasza Wędrygała, którzy koordynują program. Myślę, że sobie zrobimy na koniec jeszcze zdjęcie zbiorowe. Miejsce czwarte zajęło technikum numer 1 w Ostrołęce. Zapraszamy pana Władysława Niedźwieckiego. Piąte przypadło zespołowi szkół numer 1 w Międzychodzie. Niestety nie dotarł do nas nikt, aby odebrać nagrodę. Zatem wyślemy gratulacje i nagrodę pocztą. Natomiast zapraszamy panie tym razem, panią Joannę Paćkowską i panią Annę Stopińską z Liceum Ogólnokształcącego w Skierniewicach. Przypadły szkołom z Krakowa i Żagania. Niestety nie udało się tutaj pojawić nikomu z przedstawicieli tych szkół. Dlatego zapraszam na scenę pana Arkadiusza Skalskiego z 1. Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy. To jest miejsce 9 w rankingu ogólnopolskim. Szczytne miejsce.
miejsce 10 przypadło drugiemu liceum ogólnokształcącemu w Lubartowie. Zapraszam panią Elżbietę Miło. Szkole z każdego województwa, oczywiście tej, która najbardziej zebrała największą ilość punktów w rankingu. I tu pewnie większość osób zaprosimy raz jeszcze, ponieważ tak się składa, że szkoły, które wystąpiły dobrze, wypadły w swoich województwach, oczywiście również zajęły wysokie pozycje w rankingu ogólnopolskim. Tak więc z województwa lubelskiego zapraszamy znowu pana Rafała Kłosa, reprezentującego trzecie liceum ogólnokształcące w Lublinie. Zapraszam w moją stronę, bo macie państwo slajdy na twarzy. Są z nami również reprezentanci 9 Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni z województwa pomorskiego. Zapraszamy. Najlepszą szkołą w województwie podkarpackim jest Zespół Szkół Agrotechnicznych imienia Wincentego Witosa w Robczycach. Zapraszam. I ponownie prosimy na scenę przedstawicieli Technikum nr 1 w Ostrołęce, którzy okazali się najlepszą szkołą w rankingu IT Szkoła w województwie mazowieckim. Proszę bardziej na lewo. Województwo wielkopolskie powinna reprezentować szkoła Zespół Szkół nr 1 w Międzychodzie. Niestety nie ma ich z nami. Zatem zapraszam przedstawiciela Liceum Ogólnokształcącego imienia Wolesława Prusa w Skierniewicach. Panie. Najlepsza szkoła w województwie łódzkim. Są również z nami przedstawiciele pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy. Najlepsza szkoła w Kujawsko-Pomorskim. Zapraszam. Zapraszam bardziej. Zapraszam przedstawiciela szkoły, Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku z województwa śląskiego. Niektórzy z państwa przyjechali z bardzo daleka, także należy to docenić. Zapraszamy już ostatnią prezentację, która dotarła na rozdanie nagród. Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku. Najlepszą szkołę w województwie podlaskim. Wyniki rankingu są dostępne również historycznie z poprzedniej edycji na stronie IT Szkoły, także gdyby ktoś sobie chciał porównać, jak to wyglądało w latach, zapraszamy. Jest tam również informacja, co należy zrobić, żeby wygrać, krótko mówiąc. No i teraz zaproszę na scenę trzech młodych ludzi, którzy bardzo długo czekali na swoją nagrodę. Myślę, że już całe wakacje musieli poczekać po to, żeby dzisiaj bardzo interesujący tutaj efekt uzyskać właśnie w postaci możliwości uściśnięcia im dłoni, ponieważ no, są laureatami bardzo wymagającego konkursu, którego pierwsza edycja odbyła się w zeszłym roku, Grand IT Testu. Konkurs był bardzo absorbujący, bardzo wymagający zarówno zaangażowania, poświęcenia czasu, no i przede wszystkim wiedzy, ponieważ polegał na
bardzo szybkim, bardzo zdyscyplinowanym rozwiązywaniu testów wiedzy, dużej ilości testów wiedzy dodam. Chłopcy przeszli przez kilka tygodni właśnie tego maratonu testowego, osiągając najlepszy wynik spośród wszystkich uczniów, którzy wzięli udział w konkursie, a było ich bardzo wielu, dodam. No wszyscy reprezentują szkołę, zespół szkół agrotechnicznych w Robczycach. Także gratulujemy, wyjątkowo no, jakaś dobra atmosfera chyba panowała w tej szkole dla tego konkursu. W tym roku konkurs zresztą będzie powtarzany, więc zachęcam do udziału. Troszkę zmienimy formułę, żeby było łatwiej i mniej obserwująco. Zapraszam Dominika Totona, nie wiem, czy powinnam odmieniać. Laureata pierwszego miejsca zdobył aż 26 830 punktów. Dla reportera dodam, że wyczekiwaną nagrodą jest tablet, który mam nadzieję ułatwi zdalne rozwiązywanie testów. No mam nadzieję, że nie podczas lekcji, ale podczas przerwy. Zapraszamy Sebastiana Totona, to jest pewnie zbieżność nazwisk, nie przypadkowa. Pewnie była praca zespołowa, ale procentuję. I trzecie miejsce zajął pan Rafał Darłak, zapraszam, z tej samej szkoły w Robczycach. Tak, zabrał wszystkie nagrody. Trzy. Gratulujemy serdecznie. Ja jeszcze zanim oddam mikrofon, który mi został na chwilę przekazany, chciałem powiedzieć o dwóch sprawach. Mianowicie pierwsza, nie wiem czy Państwo zwróciliście uwagę, że w imieniu samorządu występowała pani przewodnicząca tutaj w tej szkole. Zanim jeszcze wymyślono w Unii Europejskiej parytety, my już dawno to wymyśliliśmy. I od początku tej uczelni taka jest tradycja, zawsze przewodniczącym samorządu jest pani, kobieta, co niekoniecznie się podoba mężczyznom obecnym, w większości doskonałej w tej szkole, ale tak już zostało postanowione i mam nadzieję, że tego się będziemy trzymać. Druga sprawa, która jest myślę niezwykle istotna i tutaj też nawiązując do konkursu IT Szkoła i w ogóle do programu IT Szkoła, że naprawdę staramy się rzeczywiście, żeby utrzymywać kontakt z młodzieżą, żeby tej młodzieży stwarzać jak najwięcej możliwości pozyskiwania wiedzy. I chcę powiedzieć, że w zeszłym roku wystartowaliśmy taką nową inicjatywę Student Partner w WSI i rzeczywiście to też działa, to już do studentów adresuje, zainteresujcie się, w przyszłym tygodniu będziemy mieli pierwsze spotkania i również zostaną przedstawione możliwości waszej pracy, udziału w tychże grupach studenckich. O, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Zapraszam pana rektora. Proszę wszystkich o powstanie. Thank you.
Szanowni Państwo, miło mi zakomunikować, że rok akademicki 2015-2016 uważam za rozpoczęty. Dziękuję. Proszę o powstanie. Proszę wyprowadzić sztandar Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Dziękuję wszystkim za przybycie na dzisiejszą uroczystość. Studentom życzę samych sukcesów w nadchodzącym roku akademickim. Dziękuję.